Tato. Co to jest wyższość duchowa? Brak pieniędzy. A to czy będzie koniec świata? Tak. Ale po przerwie. Tato. Jestem za karą śmierci. Milcz, bo zabiję. Ja myślę, że dlatego uprawiam ten zawód, jaki uprawiam, że ciągle piszę swoją postać, nawet nie nazywając ją w ten sposób i nie ukazując jej, ale wszystko, co autor pisze, jest nim, więc być może nie znajdując idealnej postaci gdzie indziej, każdy autor ją sobie tworzy poprzez swoje własne pisanie. Ja zorientowałem się z pewnym lękiem, że właściwie wszystkie moje sztuki napisałem poza Polską. Ja nie wiem, bo... Policję też? Też. Nie, policję nie, ale policja była pierwsza. I to nie jest taka między nami, to nie jest taka pełno opierzona sztuka. To jest bardzo dobry sketch, taki rozciągnięty, ale to... No nie, no to ma ten, że tak powiem, wdzięk młodości, bo ja byłem bardzo młody wtedy. Ale nie mówię, że to nie pracuje. Owszem, ta sztuka bardzo dobrze funkcjonuje ciągle, ale no nie mogę ich pisać całe życie takich samych sztuk. Znaczy nie mówię o tym, o tematyce, tylko o sposobie. No jednak każdy wiek się wyraża w innych, i w innej tematyce, i w innej formie. No i tak się złożyło, że wyjechałem z Polski mając lat 33 i wróciłem mając lat 66. Czyli większość tego, co napisałem, napisałem z konieczności poza Polską. I to pytanie, czy lepiej, łatwiej, sprawniej jest mieć dystans, z dystansu czy w zwarciu, jest bardzo istotne dla mnie. Ja się nad nim zastanawiam, ale zastanawiam się niepotrzebnie, bo pytanie, na które może odpowiedzieć tylko praktyka i samo życie. Ojciec siedzi, czyta przeważnie ciekawe, ale przeważnie siedzi prawym profilem do widowni. To wobec tego musimy... Prawym profilem do widowni. A, bo się odwraca dobrze, się do... Dobrze. Prawym profilem do widowni. Tak, ale może troszeczkę tu siedzi, dlatego że syn przychodzi z tej strony i ojciec... odwraca głowę. No to pierwsza będzie miała tylko dwie kwestie, tak? Pierwszy dramat. To znaczy ten przyjazd dziedziczny i odpowiedź, tak? I koniec. I potem będą brawa i potem krytyka. Tato. Czy alkoholizm jest dziedziczny? Nie. Możesz się spokojnie napić. Tato, znowu jesteś pijany. Znaczy to była kurtyna. To już jest po. To jeszcze raz, widzę cię podwójnie, tak? Tato, znowu jesteś pijany. Widzę cię podwójnie. Na to tata powinien zrobić... O! Nie no, sami widzimy. Jest oczywiste, że o ile rysunek to jest rysunek i każdy, kto sobie ogląda rysunek, to go widzi i potem interpretuje szybciutko i nie ogląda jeszcze raz, bo już zna puentę. O tyle
naszym teraz tutaj wykonaniu. Dowcip to niekoniecznie oznaczało coś śmiesznego. To także oznaczało po staropolsku po prostu inteligencję. Więc dowcip w tym sensie się połączony z inteligencją. Dowcip jest formą inteligencji, nawet ten śmieszny. I wszyscy o tym wiemy, że ludzie pozbawieni całkowicie poczucia humoru są albo co najmniej ciężcy w życiu, w sprawach, a mogą być niebezpieczni. Właśnie z powodu tempoty, która... Ale takich ludzi jest bardzo niewielu tak naprawdę. Cokolwiek się powie o życiu, to będzie prawda, bo nie mamy nic innego poza życiem. Nie znamy nic innego. Po prostu jak powiemy, że życie jest tragiczne, będzie prawda. Jak powiemy, że jest śmieszne, też będzie prawda. Jak powiemy, że jest nudne, to będzie prawda. Jak zabawne, też prawda. Bo to jest cała pula, jaką mamy, więc w tej puli się mieści i to, i tamto, jeszcze co innego. Tato, a dlaczego się mówi, że jakoś to będzie, a nie, że jakoś jest? Bo jakoś nigdy nie ma. A to, a powiedz mi, jaki jest sens życia? Zaraz będzie dziennik, to się dowiesz. Dwa lata minęło, odkąd podpisałem kontrakt, umowę na napisanie nowej sztuki. Wziąłem zaliczkę. Krótko mówiąc, od 2 lat jestem już winien teatrowi. Ja chciałem zwrócić zaliczkę, ale teatr powiedział, że woli mnie mieć na haku, więc... Więc to jest odpowiedź na pytanie, że coś piszę. No nie piszę, bo tu jestem, właśnie sobie rozmawiamy. Korzystam z tego, żeby się jeszcze wymigać. Jako wymówki, ale rzeczywiście pierwszy raz mi się zdarzyło w życiu, że nie dotrzymałem terminu, 2 lata i to jest odpowiedź na pytanie. Czyli najwyższy czas już. A nigdy nie wiadomo o czym będzie. Ja nigdy w życiu nie wiedziałam o czym, dopóki nie zacząłem. To wygląda jak paradoks, ale to nie jest paradoks, bo żeby wiedzieć o tym, o czym, to trzeba się skoncentrować, a żeby się skoncentrować, to trzeba się izolować, czy wysiedzieć tę koncentrację. I potem powoli, powoli. Niestety nie należy do tych, którym przychodzi to łatwo i tak, tak powiem, w marszu. To poprosimy dziewczynkę i chłopca. O, i dziecko jest, bardzo dobrze. Ciało jest poczciwe, ponieważ ciało jest ograniczone. Ciało na przykład nie może się obżerać czy upijać w nieskończoność, bo po prostu się zachoruje. No musi mieć przerwę, no musi się wyspać na przykład. Natomiast duch zaczyna wyobrażać, nie ma żadnych ograniczeń. Jeżeli założymy... Sięgniemy po przykład drastyczny, to znaczy zabijanie. Nawet zabijanie, rzezie w przeszłości
były ograniczone fizyczną wydolnością tych, którzy zabijali, powiedzmy, jak Genghis Khan kazał wymordować tam pełną ilość setek tysięcy niewolników, no to jednak jego ludzie się po jakimś czasie zmęczyli i mieli tylko... A w tej chwili duch, czyli technologia, bo technologia jest dziecięciem ducha, czyli wyobraźni, czyli umysłu, można zabijać w nieskończoność bez najmniejszego zmęczenia, więc oczywiście, że ciało, stare, poczciwe ciało jest mniej niebezpieczne niż duch. Tato, czy ty jesteś Polakiem? Nie widzisz? Tato! Polska odzyskała niepodległość. A po co? A się zaśmiał ten mały człowiek bardzo. Tato, a co to jest korupcja? Jak jeden daje drugiemu, a trzeci bierze. A co to są zdolności nabyte? Poseł na Sejm. Tato, a co to jest interes społeczny? To znaczy, że nie twój. Ja nigdy nie chciałem nic przekazać tak. Ja jestem odwrotnością zwiastuna, przywódcy. Drogowskazu, kamienia milowego, proroka, natchnienia, zero pod tym względem. Jeżeli autor, no przynajmniej taki jak ja, ciągle jeszcze ciągnie do przodu i pracuje, to z jakiejś ciekawości, z ciekawości siebie samego także. A jeżeli człowiek czuje się zbyt opisany, obojętne, czy się zgadza z tym opisem, czy się nie zgadza, ale czuję się jak ten karakon taki poklasyfikowany, no to już mu się nie chce nic robić, bo czego się dowie, jak już wszystko o nim wiadomo, albo... Nie, no to jest pełna zabawa polegająca na tym, że człowiek się wypowiada i z tego... Zgadzam się, że z tego, co się wypowiedział, to się gromadzi jakiś obraz. No ale ten obraz to już należy do innych, ale ten autor powinien mieć tą swoją zabawę, swoją nieokreśloność. Thank you.